a ci, co go czczą, muszą go czcić w duchu i prawdzie. Jeśli ma ciało, może być tylko w jednym miejscu w jednym czasie. Jeśli jest duchem, może być w wielu miejscach w tym samym czasie jednocześnie. Pytam, czy wasz Bóg żyje na planecie Kolob? Mówią, tak, wierzymy. Pytam, czy wasz Bóg ma tysiące żon? Odpowiadają, tak, wierzymy. Pytam, czy wasz Bóg ma normalne fizyczne relacje z tymi żonami i zradza duchowe dzieci w niebie? Odpowiadają, tak, wierzymy. Pytam, czy wierzycie, że jeśli duchowe dziecko jest dzielne, jeśli jest dobrym, duchowym dzieckiem w niebie, to na ziemi dostaje ciało w białej skórze, ale jeśli jest złym duchowym dzieckiem, dostaje ciało w ciemnej skórze? Odpowiadają, nie powinien pan o tym wiedzieć, ale tak właśnie wierzymy. Tak przy okazji, w to właśnie wierzą. Mówię, sprawdźmy, czy dobrze rozumiem. Wasz Bóg w niebie dostarcza duchowych dzieci dla wszystkich ludzkich dzieci rodzonych na ziemi, tak? Odpowiadają, zgadza się. Mówię, słuchajcie, wiem, że macie plakietkę starszy, mimo że macie po 17 lat. Jestem żonaty od 30 lat. Mam 3 dzieci, mam wnuki. Uczyłem biologii i anatomii. Hodowałem chomiki. Mówię, wiecie, że co sekundę rodzi się 2 dzieci? 2 na sekundę. 24 godziny dziennie. 7 dni w tygodniu. A wasz Bóg dostarcza ducha dla każdego dziecka. To kiedy on ma czas odpowiadać na modlitwy? Wstrząsnęli kurz ze swoich stóp, mieli mnie już dość, bo nigdy nie wrócili. Chciałem z nimi jeszcze rozmawiać, ale oni nie chcieli. To głupia idea, że w niebie rodzą się czarne duchowe dzieci. To głupie, to wariactwo, to nieprawda. Jesteśmy równi. Ten mormoński apostoł powiedział, w szerokim sensie system kast ma korzenie w Ewangelii. To boski dekret. Kain, Ham i cała rasa Murzynów zostali przeklęci ciemną skórą. To znamie Kaina. To po prostu głupie. Inny ich apostoł powiedział, jeśli w moim dziecku jest choćby kropla murzyńskiej krwi, to jest przeklęte. Przekleństwo ciemnej skóry. To głupota. Powiedział, podać wam prawo Boga w odniesieniu do rasy afrykańskiej? Jeśli biały człowiek z wybranego nasienia zmiesza krew z nasieniem Kaina, karą według prawa Boga jest śmierć na miejscu. Zawsze tak będzie. Przy okazji polecam książkę Ukryta historia Kościoła Mormonów. Tam jest numer telefonu, wejdź na stronę. Ściągniesz informacje, jak Mormoni zabijali ludzi za to, że chcieli odejść z ich kościoła, albo ożenić się z kimś, kto ma niewłaściwy kolor skóry. Wiem, że głoszę to poselstwo na południu kraju, ale jeśli uważasz, że jesteś lepszy z powodu koloru skóry, mylisz się, jesteś głupi i masz problem z Bogiem. Doprowadziłem tysiące czarnych ludzi do Pana i dalej to robię, oni będą w niebie, czy ci się to podoba, czy nie. W czasach handlu niewolnikami w Ameryce niewolników pakowano na statki i przewożono jak krowy. Normalne było, że 20% z nich umierało. Ładowano ich i przykuwano łańcuchami do pokładu i tak przez 2-3 tygodnie. Przez ten czas jedli, spali i korzystali z toalety w tym samym miejscu, nie wstawali. Transportowano ich w tragicznych warunkach, przywożono i sprzedawano jak bydło. Chwała Bogu za dobrych ludzi, którzy próbowali się nimi zająć. Wielu było naprawdę dobrych dla niewolników. Ale niewolnictwo oparte jest na idei, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego z powodu koloru skóry, albo z powodu tego, w co wierzy. To podejście wywodzi się z teorii ewolucji. Wielu uważało, że aborygeni z Australii są gorsi, bo mają większe żuchwy, co jest prawdą. Jak przyjrzysz się żuchwie aborygena, budowa kości jest cięższa. Ludzie mówią, to dowód na ewolucję. Nieprawda. Aborygeni to lud nomadów. Nie chcą stale nosić przy sobie narzędzi. Noszą absolutne minimum. Gdy dotrą do celu, robią sobie nowe narzędzia. Zębów używają jak imadła. Stale używają żuchwy, tak samo jak rąk. Używają wszystkiego, co mają. Każdy kulturysta ci powie, że im więcej budujesz mięśnie, tym większe rosną kości.
Osoba, która zawsze używa żuchwy i ćwiczy mięśnie, w końcu będzie miała większe kości. Jeśli używasz całe życie swoich zębów, tak jak oni, będziesz miał duże kości żuchwy. To nie ma nic wspólnego z ewolucją. Ale ktoś zauważył 150 lat temu i powiedział, aborygeni mają duże żuchwy. Inni tam pojechali i zaczęli grabić groby aborygenów, żeby zdobyć ich głowy dla muzeów, żeby świadczyły o ewolucji. Okropnie ich traktowali. Jeśli widziałeś film Quickly Down and Under, widziałeś, jak zwożono tam ludzi, by zabijali aborygenów. Te rzeczy naprawdę się działy. Uważali, że to zwierzęta. Ci dwaj pojechali do Australii zebrać okazy do muzeów. Ciekawa historia w Creation Magazine. Tu, w Nowej Południowej Walii, misjonarz był świadkiem przerażającej rzezi dokonanej przez policję konną na grupie kilkudziesięciu aborygenów, także kobiet i dzieci. Ugotowano 45 głów, a 10 najlepszych czaszek zapakowano i wysłano za morze. Zastrzelili ich tylko po to, żeby zdobyć głowy na muzealne wystawy. Dlaczego muzeum chciało głowę z większą żuchwą? To część wystawy na temat ewolucji. Organizacja Smithsonian, tak słyszałem, ma 33 tysiące zestawów ludzkich szczątków w piwnicy. Nazywają to Armia Potomaku. Znajdowali ludzi o odpowiedniej budowie żuchwy i umieszczali ich na ekspozycji w muzeum. Widzicie, dzieci, jak ta małpa ewoluowała w człowieka? Podczas gdy to stadium pośrednie, to inny człowiek. Jedź do Pensacoli, ustaw w rzędzie 10 osób. Udowodnisz to samo. Moglibyśmy ustawić ludzi na tej sali. Niektórzy mają większe szczęki, inni mniejsze lub pochyłe czoło, a inni proste czoło. Miałem znajomego Włocha. Powiedziałem mu, gdy patrzę na ciebie z boku, można by cię opisać w podręczniku. Głowę miał odchyloną, nos sterczał. Powiedziałem, jesteś doskonałym brakującym ogniwem. Gość miał IQ wysokie do stratosfery. Bardzo błyskotliwy człowiek, tyle że głowa wyglądała głupio. Przy okazji, rozmiar mózgu nie ma nic wspólnego z inteligencją. Są ludzie o bardzo wysokim IQ, a ich mózg ma 1200 cm sześciennych. Są też naprawdę tępi ludzie, którzy mają duże głowy, a ich mózg ma 2000 cm sześciennych. To nie ma nic wspólnego z inteligencją. W Ameryce końca XIX wieku, głównie z powodu teorii ewolucji, powstał ruch eugeniczny. Eugenika to idea, że musimy oczyścić rasę. Pozbyć się gorszych genów, by tylko lepsze geny brały udział w rozmnażaniu. Powstał nawet ruch na rzecz sterylizacji. Osoby upośledzone psychicznie często poddawano sterylizacji, żeby nie miały dzieci. Ruch eugeniczny miał szeroki zasięg do wybuchu II wojny światowej. Francis Galton to kuzyn Darwina. Był bardzo wpływowy w ruchu eugenicznym. Powiedział, eugenika to nauka o kontrolowanych społecznie sposobach poprawiania lub powstrzymywania cech rasowych przyszłych pokoleń, czy to fizycznych, czy psychicznych. Tak, poprawmy rasę. Oto ich logo i motto, eugeniczne drzewo genealogiczne. Eugenika to kierowanie ludzką ewolucją. Chcą wykorzystać medycynę, chirurgię, psychiatrię, socjologię, religię, edukację, genealogię. Jak drzewo, eugenika korzysta z wielu źródeł i organizuje je w harmonijną całość. Chcieli intensywnie pracować nad poprawieniem człowieka, eliminując gorsze geny. Osobą bardzo w to zaangażowaną był założyciel organizacji, planowane rodzicielstwo. Więcej o tym na DVD numer 4. W 1904 targi światowe odbyły się w St. Louis w Missouri. Jedna z wystaw pokazywała teorię ewolucji. Sporo ludzi brało w tym udział. Oto zdjęcie. Na targach światowych w 1904 roku 2000 osób z ludów pierwotnych pokazano na ekspozycji. Celem ekspozycji było pokazać wyższość białych Amerykanów, którzy ewoluowali dalej. Peter Jennings, liberał, napisał książkę i wspomniał o tym. Jak pojedziesz do Zoo w St. Louis, w miejscu, gdzie odbyły się te targi, zobaczysz, że wciąż używa się tych samych budynków.
Wtedy w klatce z szympansami był człowiek, żeby zademonstrować teorię ewolucji. Ten człowiek to pigmej z Afryki, niewielki pigmej. Miał może metr pięćdziesiąt. Nazywał się Ota Benga. Miał żonę i dwoje dzieci. Umieścili go w klatce z szympansami. Oszalał i zabił się. Dlaczego ktoś zrobił coś takiego? Jeśli wierzysz w ewolucję, to człowiek jest tylko zwierzęciem. Nawet prezydent Roosevelt, choć był w wielu kwestiach dobrym człowiekiem, dał się złapać na to fałszywe myślenie. Roosevelt uważał, że Indianie to gorszy gatunek. Powiedział, dobrze by było, by niewłaściwi ludzie w ogóle nie mogli się rozmnażać. Roosevelt myślał, imigranci z Europy, ze Szkocji, Irlandii i Orientu to zagrożenie dla amerykańskiego społeczeństwa.